Nie, chodź. No. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Weź ten telefon inaczej. Jak oczywiście nagrywamy mikrofalówką. Pierwszy odcinek z serii Zrób to sam, albo TVN-owskie będzie pan zadowolony. Oczywiście robimy sami, więc musimy być zadowoleni. Jak nie, to będziemy bardzo zdenerwowani. Silnik K9K 1.5 DCI Nissan Tida. Bardzo popularny silnik, montowany już wcześniej w Nissanach Almerach, w Renault szczególnie, Clio, Megane i inne tego typu modele. Oczywiście sprawia problem wymiana rozrządu w tym silniku wielu osobom na internecie, z tego co patrzyłem, tym bardziej na forum Renault. Jak ktoś ma kryjówkę albo meganka, co chwilę pytanie, jak wymienić i tak dalej, no to oczywiście 3/4 mądrych komentarzy: kup dobre części, zaprowadź do mechanika, więcej jak 150 zł nie weźmie. Chyba za zdjęcie dekla silnika. Zaczynamy oczywiście wymianę od zdjęcia tej osłony. Gumowe nakładki, żeby ta osłona się trzymała. Osłona jest nam niepotrzebna, całkowicie. Kolejna sprawa, którą dobrze zrobić, najlepiej, jeśli nie robiliśmy tego nigdy, nie ruszamy przewodów od pompy wtryskowej. Jedyne co, żeby sobie zrobić miejsce, ten jeden możemy odchylić i tutaj mamy śrubę do poduszki mocowania silnika, które będziemy musieli zdemontować, żeby się dobrać do rozrządu. Kolejna sprawa, wymieniamy dzisiaj akurat jedną z poduszek, ponieważ już pokazuję, silnik miał bardzo duże drgania i na niskich obrotach przy ruszaniu, jak widać, poduszka jest rozwalona. Przy wyjmowaniu musimy oczywiście uważać, dlatego że znajduje się taka mała tulejka. Tą tulejkę najprościej po prostu wycisnąć. Mamy tutaj nawet na płaski śrubokręt. O, w pustki, tak? Wbijamy ją z powrotem. W momencie, jak będziemy wsadzać nową poduszkę, podczas dokręcania musimy tylko pilnować, żeby to było równo, tak? Równolegle do siebie poduszka nowa z mocowaniem. Ona się nam wciśnie. Pauzuj, mendo! Z góry informuję, że cały materiał jest kręcony na żywo. Nie mam zamiaru robić montażu, po prostu te kawałki posklejam i puszczę. Dlatego mogę wszystkiego od razu nie powiedzieć. Powiedziałem, jaki silnik, jaki samochód, kwestia jeszcze przebiegu i rocznika, bo też się nad tym często zastanawiacie. Samo autko już leci 6 rok, dobrze mówię? 6 rok. Ile masz przebiegu? 110 tysięcy. Troszkę się opierdzielałem, dlatego dopiero teraz to robimy. Ale nie zwracajcie w ogóle na to uwagi. Mówi osoba, która przez pół roku części kupowała. Ty tepiesz się szczegółów. Kolejna opcja, kolejna sprawa. Tutaj pokazałem od góry, tak? Na co najpierw zwrócić uwagę, ale jest jeszcze kwestia podwieszczenia silnika. Już pokazuję, o co chodzi. Chodzi mianowicie o tą poduszkę, tak? Ja wiem, jak odkręcimy, to silnik nam pójdzie w dół. Bardzo. Więc tak, jak nie mamy niczego do podwieszczenia, ani nie mamy jak podwieścić, no to trzeba to zrobić od dołu, tak? Czymś podeprzeć. My akurat dysponujemy kanałem dość głębokim, fajnym i po prostu od spodu silnik podeprzemy, żeby nam nie uciekł do dołu. Musieliśmy jeszcze tutaj zdjąć osłony. Pod spodem auta jest odsłona. Nie wiem, czy tutaj da rady to przełożyć, czy nie da rady przełożyć. Nie da. Kurwa, głupi telefon. Zaraz wraca. Faktycznie, mikrofalówka, nie telefon. Dobra. Nie zmieniaj już wersji. Tutaj mamy pod spodem auta była osłona. Osłonę zdjęliśmy. Leży sobie tam. Tą osłonę trzeba zdjąć niestety, żeby tutaj się dobrać do wszystkiego. Patrz lampkę na sekundę. Osłona zdjęta i teraz kolejną rzecz, którą trzeba zdjąć jest... Ale ten obraz niewyraźny. O, złapał. Jest teraz ta boczna osłona, tak? Żeby to zrobić, niestety trzeba było się pozbyć koła.
No ale cóż. I od dołu będzie niedługo zabawa. Długo ci jeszcze zejdzie z tym? Jeszcze chwila. Jest. Dwa, trzy. Tu jeszcze jest. Niestety tych spinek jest więcej niż śrubek, a w nim jest najlepsza zabawa. Spinki. Właśnie. Kwestia jeszcze spinek. Daj mi jedną. Proponuję zaopatrzyć się w co najmniej... Nie to, spinkę mi daj. Co najmniej 10 takich. Tak. Bo nie każdemu to wychodzi. Spinka wygląda w ten sposób. Teoretycznie jest to bardzo proste, bo należy tutaj tylko podważyć, prawda? Żeby ją wyciągnąć, ona wtedy sobie wyjdzie. Tu nam się ściśnie, tak? I możemy bezpiecznie ją wyjąć. Teoretycznie... Można to zrobić z taką namiętnością jak Anastazja do Greya, aczkolwiek my jesteśmy Anastazją, a ta spinka jest Grejem. Czyli Han lubi ostrą jazdę i tak samo jest z tymi spinkami. Albo na ostro, albo nie wyjdzie. W większości przypadków, jeśli to nie było od nowości ruszane, a w tym aucie akurat... Było. Było? Wszystkie już pękło. No, mimo że było, to i tak pęka. Dobra. Było ruszane, gdyż to auto było przeglądane w roku... 3 lata po zakupie były już, jak skończył się typowy serwis, skończyła się gwarancja, był całkowicie przez nas przejrzany i zabezpieczony, był sprawdzony na pewno i był po części zabezpieczany, były sprawdzane progi. Stary, walisz jak z jakiegoś scenariusza, normalnie jakbym oglądał telewizję. Weź to się uspokój. Lecie się spokojnie, słuchajcie go, prawda? Ja tu jestem gwiazdą dzisiejszego wieczoru, bo ja tylko mu pomagam. Tak, przy swoim aucie. Zajmujesz się pierdołami. Wracając do... Kuźwa, trzeba zmienić ten... Kamerkę, o, dokładnie. Wracając do przebiegu, mojej drodzy. 110 tysięcy. Producent w tym aucie zalecał, z tego co patrzyliśmy, co 100 tysięcy i 5 lat. Wymianę rozrządu. Tutaj akurat troszeczkę to przeciągnęliśmy, no ale nie szkodzi. My generalnie będziemy robić wymianę co jakieś 70, maksymalnie 80 tysięcy. Bo oczywiście ustalenia były wstępne na 60, ale przy naszym obijaniu się i chęciach do roboty, to podejrzewam, że te 10-15 się zawsze przesunie. Zaczynamy rozmawiać przy 30, zakończymy robotę na 60. W naszym przypadku. No, jakoś tak. Także wracając do kwestii przebiegu, 110 tysięcy 6 lat. Tyle, tak to wygląda w przypadku tego auta. Myślę, że tak co 80 tysięcy to jest bezpieczny przebieg, co 70 jak ktoś jest upierdliwy, aczkolwiek pamiętajmy, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu. I jeśli się zastanawiacie nad wytrzymałością jeszcze części, paska, czy pasek oby na pewno nowy wytrzyma wam 80 tysięcy albo 100 tysięcy, albo jak przeciągniecie tak jak tutaj do 110, powiem wam szczerze, nie ma różnicy, bo tak samo jak auta wychodzą nowe od producenta z wadami fabrycznymi, tak samo części mogą mieć wadę fabryczną, między innymi paski też. Ja wiele rozrządów robiłem na paskach w silnikach benzynowych i do tej pory chodziły, a w swoim aucie wymieniłem pasek po 15 tysiącach dosłownie, bo przypadkowo zajrzałem pod osłonę, zobaczyłem, że zaczął się strzępić, tak? Także tutaj nie ma reguły generalnie. Ustalamy sobie 80, można ewentualnie sobie, jeśli sami dłubiemy, sami robimy, można po prostu zaglądać do tego częściej i kontrolować stan paska, jak on wygląda. To jest generalnie jak wygrana w totka, no. Ty, właśnie! Jak mi się strzępił, to mogę w totka wygrać. Dobra, to już nagrywamy z nudów. Nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać to pierdzielenie, aczkolwiek co mamy? Filtr oleju do tego silnika. Niezależnie, czy macie Tide, Clio, czy Megankę, jest praktycznie ten sam. Możecie się ewentualnie upewnić, aczkolwiek nie spotkałem się, żeby w tym silniku był inny filtr oleju. Porflux jest marką francuską. Fabrycznie był zamontowany w tym samochodzie. Kolejna rzecz, minęło 110 tysięcy. Napinacz paska klinowego mamy. To jest INA. Napinacz paska klinowego. U nas akurat rolka jest w kiepskim stanie. Także wymieniamy dziada całego. Spotkałem się z przypadkiem, że tutaj rolka generalnie była śrubka, tak? Można było to odkręcić, wymienić całą rolkę. Nawet jakby można było, to i tak nie ma się w co to bawić.
auto ma 110 tysięcy, napinacz generalnie, swoje naprężenie powinien utrzymywać, wiadomo jak się wypracuje, to już nie są takie jak powinny być. Pasek klinowy oczywiście gdzieś tam sobie leży. Mamy pasek rozrządu. A, jak już tak robimy, proszę, numer części, jakby ktoś chciał zobaczyć. Napinacz paska. Kolejna sprawa, pasek rozrządu. Gdzie to ma numery? Pasek rozrządu. Kurwa, jak już tak kameruję, to tak będę dawał. Pasek rozrządu. Tu byście nie musieli szukać, czy do was pasuje, czy do was nie pasuje. Lecimy dalej. Tu mamy napinacz. Pasko rozrządu. Oznaczenie powinno być już widoczne. O, teraz jest super widoczne. Właśnie, ty, napinacz paska rozrządu jest Gatesa, a masz rozrząd inny, nie? Komplet. Dobra, tutaj mamy oczywiście śruby nowe, bardzo miło z ich strony. Do napinania paska będzie potrzebny taki oto klucz. Tutaj, cyk. Już go sobie naszykowałem wcześniej. Oczywiście nie dają go do zestawu. Pompa wody. Właśnie, kolejna rzecz. Czy wymieniasz pompę wody? 100 tysięcy przebiegu, a nawet jak macie 80 tysięcy przebiegu, ja bym wymienił. Generalnie jest jedna robota, czy robicie to sami, czy robicie to u mechanika, płacicie raz za jedną robotę, tak? Później jeśli dajmy na to będzie sytuacja, że zrobicie, macie, nie wiem, 80 tysięcy zrobione, tak? Bo już mieliście raz wymieniany rozrząd. Chcecie sobie wymienić sami według tego filmika, chociaż nie wiem, czy on wam pomoże, czy raczej popsuje, jeszcze nie wiemy sami. Jak go nie wpuścimy, to znaczy, że nie. No. Ja bym wymienił, bo generalnie szkoda kasy, szkoda czasu przede wszystkim, a może się okazać tak, że 80 tysięcy zrobione, rozrząd wymienicie, po kolejnych 20 się okaże, że wam będzie uciekał płyn chłodniczy, albo nie daj Boże stanie pompka. Tutaj mamy pompę wody. Jeszcze jakieś tu numery są? Nie ma. I do kompletu. Uszczelka. Dodatkowo jeszcze pokażę, tutaj mamy inne części. Przykładowo olej. Na takim oleju auto wyszło od producenta, od nowości było takim zalane. Na takim zostaje. Płyn chłodniczy. Filtr. Tutaj mamy paliwa. Ale wymianę filtra paliwa to już pokażę, zrobię na to chyba drugi filmik, bo kurde, coś mi się wydaje, że ten materiał będzie bardzo długi. Też Purflux, spróbujemy tu ostrość złapać. Mamy numerek, tak, jakbyście sami chcieli zamawiać części. Wszystko jest. Wymiana filtra paliwa, o ile w renówkach jest bardzo przyjemna, bo dostęp jest dość duży. To niestety w przypadku tego auta jest to przesrane. Dalej, filtr mamy powietrza, mamy filtr, co ja pierdzielę, pasek klinowy akurat w tym aucie, gdzie on ma oznaczenie, jest 6PK1203. Tutaj mamy jeszcze godziny mocowania amortyzatorów, one też będą wymieniane. Dodatkowo łączniki drążków, drążka stabilizatora, dwie sztuki, wymieniamy parami, tak samo, czekaj, tak samo jak górne mocowania, filtr kabinowy. No i tutaj jeszcze takie, o, to jest przykładowo wahacz górny. Prawa albo lewy, nie wiem. Mamy obydwa do wymiany. Te wahacze, moi drodzy, łączą akurat
belkę zawieszenia z karoserią auta. Co się dzieje? Zejdź na dość tyle miejsca, starszy, bo nie chce mi się za bardzo samemu ściągać, bo... Wahacz, który pokazywałem wcześniej, znajduje się w tym miejscu. O. Dobrze sobie od razu wcześniej psiknąć jakimś odrdzewiaczem na tą śrubkę, co by ładniej nam poszła. To akurat jest o tyle przekichana sprawa, że odkręcamy razem śrubę, wyjmujemy o odwahacza, tak? Kolejna część to są łączniki, drążka, stabilizatora. Widzisz, jaki jesteś, kurczę, sprytny, wyszło. Łącznik jest po prostu już rozwalony, delikatnie palcami chodzi, stuka, tak samo ten element stuka, ten wahacz. Kolejny wahacz, który będzie wymieniany, on jest tutaj niestety niewidoczny za bardzo. Może złapię ostrość. Trochę złapałem, dobra, nie wiem, czy go widzicie, on jest tam na górze przekręcany, o, aż tam wysoko. No i tutaj jest do belki. Te wahacze łączą belkę zawieszenia, którą tu widzimy, o, z karoserią samochodu. Podwieszenie. W przyszłości trzeba będzie też się zastanowić nad kolejnymi... O, spróbuję wam tak ostrość złapać tutaj. Cyk. Tutaj mamy sanki, tak zwane, tak? Beleczka. Tutaj mamy tą główną, o której przed chwilą mówiłem. I w tym miejscu, moi drodzy, w tym miejscu są tak zwane silent bloki, tuleja metalowo-gumowa, która w tych autach bardzo, bardzo lubi się wybijać, co powoduje nieprzyjemne stuki. O, tam widać, ona jeszcze jest. Od strony kierowcy jeszcze jest, jeszcze istnieje. Tutaj niestety już nie istnieje. Nie będziemy tego dzisiaj wymieniać. Może to zrobimy, nie wiem, za tydzień, jak dobrze pójdzie, a może za dwa. Aczkolwiek... Jak odbierzesz śruby z serwisu. Jak odbierzesz śruby z serwisu. No właśnie, no w serwisie ASO też się należy zaopatrywać. Dobre chłopaki są, czasami pomagają, czasami coś znajdą. Nawet tanio chyba te śruby, nie? No! Nigdzie indziej nie ma, tylko u nich. To tym bardziej są dobre chłopaki. Trzeba wziąć ten i do tokarza najlepiej, od razu sobie ze dwie zrobić. No, tylko wiesz, śruba powinna mieć odpowiednią twardość, nie? Słuchaj, 10,8 chyba wystarczy, jak się u tokarza zamówi. No, powinna. A ile ma fabryczna? Podejrzewam, że nie więcej, bo większość tutaj... Nie więcej tutaj... niż 8. My jak braliśmy... 8,8 jest standardowo. 8,8, panie kolego, to my braliśmy do wahaczy... Pokaż mordę. Braliśmy 8,8 do wahaczy, bo ta, która wymienialiśmy, była zbyt miękka. Mhm. Po rozkręceniu straciła całkowicie gwint. Nie dawała się do niczego, nawet się wygięła. Zakupiliśmy w sklepie żelaznym praktycznie identyczną, może nie aż tak... 8,8 czarna, hartowana ona była. Ona była wzmacniana. Ona jest hartowana, utwardzana. Najprościej jest to sprawdzić po prostu brzeszczotem, bo brzeszczot się na tym zacznie ślizgać. Mhm. Dopiero taką założyliśmy i jest super. Żebyście wiedzieli w ogóle, o czym teraz mowa. Tutaj mamy przy zwrotnicy wahacz. Łap ostrość, mikrofalówko. O, jest. Wahacz, stworzeń wahacza wchodzi w zwrotnicę. Właśnie w to miejsce i mówimy o tej śrubie, na którą pokazuję właśnie palcem. Palcem nieładnie pokazywać. Jak najbardziej niefabryczna śruba. Jak najbardziej niefabryczna, już była wymieniana, dlatego że były już tutaj wymieniane wahacze. I oczywiście nakrętka tutaj jest z teflonem bodajże, tak? Tak, żeby się nie wykręcała. Dwie są, druga jest na, chyba na kontra. Nie ma, nie ma, nie, nie ma. Nie, nie, nie. A, były dwie, bo wtedy dawaliśmy jakieś... Były dwie, bo jak były tam przy starszej, bo starsze akurat nie trzymały. Tutaj jest z teflonem, nie robiliśmy już tutaj żadnej rzeźby, aczkolwiek wymiana tego też jest przestrana, bo... Dobra, nie będę teraz mówić. Będzie trzeba jeszcze raz to wymienić, to wam opowiem. Chyba, że będziecie mieli jakieś pytania, proszę pisać w komentarzach, hejtować i tak dalej. A ty mi jeszcze jednego buziaka wyślesz, to będę miał pomysł na kanał, bo ja to chciałem tak po prostu wrzucić, co nie? Mhm. Wyślij mi jeszcze jednego buziaka, tak jak teraz przed kamerą i zrobię kanał. Gay Garage. Pamiętaj, że tu jest twoja twarz. Kolejna sprawa przy wymianie rozrządu. Tutaj już mamy w miarę odkryty. Nadkole zostało zdjęte. Widzimy koło pasowe, tak, napinacz paska,
cleanowego, zaraz się tam będziemy dobierać. Ale trzeba będzie najpierw spuścić płyn chłodniczy, dlatego że jak się dobierzemy do rozrządu i wymontujemy pompę wody, to zostaniemy oblani całkowicie płynem chłodniczym, co raczej przyjemne nie jest, mimo że już jest zimny właśnie podstawa. Nie robimy takich rzeczy na gorącym silniku, nie dotykamy się silnika, nie rozkręcamy jak jest gorący, dlatego że najczęściej po prostu urywają się śruby, tak? Kolejna sprawa, tutaj przy okazji będą też wymieniane nie tylko płyn chłodniczy, ale też olej. Korek spustu oleju, złap, ostrość, kwadratowy. Do tego potrzebny jest specjalny klucz, jeśli nie mamy na grzechotkę. Może być tego typu, ale imbus, tylko że kwadrat, po prostu kwadrat, tak? Tutaj sobie naszykowaliśmy już od razu na to, mamy zlewkę, tak? Inne bańki na olej. Pamiętamy, że olejów nie można nigdzie wylewać. Dbajmy, moi drodzy, o środowisko, tak samo płyn chłodniczy. To trzeba po prostu dawać w odpowiednie miejsce, utylizować, a olej, jak nie macie co z nim zrobić, komu opchnąć, to równie dobrze można zawieźć do pierwszego, lepszego warsztatu lub jakiegoś zakładu, gdzie mają, powiedzmy, piece specjalne na taki olej opałowy, tak? Wy się pozbędziecie, środowiska nie zatrujecie, a chłopaki, tak, piecem zatrują, ale przynajmniej się będą cieszyli, że mają ciepło w zimę. Chodź tu na chwilę. Tak, z początku obiecałem, że nie będzie żadnych montaży, ale niestety nie da się, bo jesteśmy strasznie nierozgarnięci. Nie mamy jak podwiesić silnika od góry. W ten sposób jest złapany od dołu. I teraz, trzymaj, mamy do zdjęcia, do odkręcenia kolejnej śruby, czyli tak. Moment! Zdejmanki. Pierwsza tutaj, ona luźna akurat odchodzi. Druga. Żeby was nie narażać na tak głupie widoki jak w tej chwili. O, i właśnie nam wyszło, że chuj z tego będzie. Dobra, kolejna rzecz, jak już mamy tutaj rozebrane wszystko, tak, na dole silnik jest podparty, za bardzo nam do dołu nie uciekł. Później się będziemy martwić, jak go podnieść, chociaż jest na lewarku, także nie powinno być też problemu. Śruby, raz, dwa, trzy, tutaj. Kolejne na dole, raz, dwa, trzy. Tego się najlepiej po prostu pozbyć, bo nam będzie przeszkadzać. Gdzie dziadu? Bardzo fajne narzędzie generalnie, bardzo się przydaje, ja już je wyciągnąłem, ale chcę pokazać, jak sobie ułatwić życie, tak? Bo generalnie wyciągnąć te śruby stąd to jest tragedia, bez magnesu. Później pokażę, to powiem też na końcu filmu może, albo w opisie, jakich kluczy poszczególnych używaliśmy, do czego. Warto pamiętać, która śruba szła w które miejsce, ponieważ mogą się różnić długością, później żebyśmy sobie nie narobili tylko problemów i krzywdy przy składaniu. Żeby nie było, że jesteśmy tacy zajebiści, tak jak to na początku filmiku może ktoś odebrał, chociaż był w błędzie, jeśli tak było. Nie. Co? Niech, tak. Mówiłem o odkręceniu tych śrub, tak? Ja jestem zajebisty. Przy odkręceniu górnej poduszki mamy śrubę tutaj, jedną, druga, trzecia. Tutaj mamy też śruby, tak? Raz, dwa, trzy. Aczkolwiek proponuję, przed odkręceniem tych wszystkich śrub, tutaj mamy jedną śrubę, którą będzie widać. Najpierw tę śrubę, żeby po prostu rozłączyć te dwa elementy od siebie, bo tutaj idzie nam przewód od klimatyzacji, o ile w tym miejscu jest giętki i go sobie będziemy mogli teoretycznie odchylić, tutaj moglibyśmy go odkręcić, prawda? O tyle tam dalej nie wiemy, co jest. Oczywiście jak robimy sami, tak, no to nie będziemy rozbebeszać całego samochodu. Tam nie wiemy, co jest. Tam idzie sztywny przewód, także lepiej go po prostu nie ruszać. Przydaje przy remontach na przykład w domu, żeby tak nie za szybko, ale w miarę podsuszyć.
Mhm. No. Mowa o śrubie, o tej, od poduszki, prawda? Oczywiście te elementy muszą być dwa przykręcone jak najbardziej. Ta śruba, ona przy odkręcaniu powinna wam chodzić lekko, dlatego najpierw trzeba by podeprzeć, najpierw musicie podeprzeć silnik od dołu, jak nie macie od góry miejsca. Ja wolałem sobie na górze miejsce zostawić, od dołu nie jest mi potrzebne. Może później się będę o to martwić. I chodzi o to, że przykładowo zaczniecie tutaj odkręcać tą śrubę, nie podeprzecie dobrze od spodu silnika, na śrubie powstaje naprężenie, tak, które może po prostu uszkodzić wam gwint podczas jej wykręcania. Luzujemy ją sobie po prostu i podnosimy do góry od dołu silnik, my akurat na lewarku go mamy, i dotąd, aż ta śruba po prostu lekko zacznie nam się wykręcać. Nie psujmy sobie śrub. Po wyjęciu poduszki górnego mocowania silnika mamy taką jedną upierdliwą śrubkę, żeby zdjąć sobie osłonę. Tam właśnie ją widać. Jest bardzo namiętna. Dostęp do niej jak do dziewicy w stalowych gaciach. Coś tam człowieku zrobisz, ale ile się naklniesz i naobcierasz, to cholera. Silnik generalnie trzeba będzie podczas całej roboty podnosić, opuszczać, także dobrze, że go mamy na lewarku. Po prostu chodzi o ułatwienie sobie pracy. Zgadza się? Zgadza się. Kolejna sprawa, jak tam od góry już mamy pozajmowane. Tamta śrubka jest poluzowana, tak? Bierzemy się za zdjęcie koła pasowego. Żeby to zrobić, trzeba zdjąć pasek klinowy. I my akurat też będziemy zmieniać w tym przypadku. To jest rolka napinacza paska klinowego. Cały napinacz będziemy zmieniać, ponieważ nie mamy żadnej szesnastki fajkowej ani płaskiej, żeby to ładnie od góry zrobić. Tutaj nam się przydał patent silnika na lewarku, ponieważ sobie opuściłem na tyle, żeby mieć dostęp właśnie o kluczem, tak, przy podróżnicy. I zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcamy, widać jak nam napinacz, o, tutaj pracuje, tak? Momencik, podwieszę sobie lampkę. Napinacz nam pracuje. W tym momencie możemy zdjąć pasek klinowy. Choćby z jednego koła. O, dobra. Pasek jest już luźno. Zaraz się go pozbędziemy tutaj z tej szczeliny, ale o czym mówiłem, rolka, nie wiem czy będzie słychać stukanie, ale generalnie ma luz. O, rolka ma luz. Dobra, jo. Odnośnie wymiany napinacza paska klinowego wielorówkowego. Nie chcę za bardzo zasłaniać, cholera zasłania. Dobra, ale widzimy dwie, jedną śrubę i jedną wypustkę. O, idealnie, na klucz sześciokątną. Za tą wypustkę trzeba złapać i odchylić napinacz, tak? Śruba generalnie jest do wykręcenia, nowej chyba w zestawie nie mamy, możemy użyć starej akurat w tym przypadku, tutaj to nie robi wielkiej różnicy. I kolejna sprawa, będziemy zaraz zdejmować. Po zdjęciu napinacza, po zdjęciu koła pasowego, osłonę rozrządu. W wielu miejscach mamy tego typu, o, spinki, jak tu. Ta już jest akurat poluzowana. Z tyłu mamy od tamtej strony, najlepiej to zrobić od dołu, będzie dostęp. Po zdjęciu napinacza też będziemy mieli więcej miejsca, żeby dalej sobie działać. Kolejną rzeczą, moi drodzy, którą trzeba zrobić po zdjęciu tego napinacza paska klinowego, musimy zdjąć
koło pasowe, tak? Jak to zrobić? No jeśli się nie ma klucza pneumatycznego, bo taki byłby tutaj najlepszy akurat, moim zdaniem, żeby w ogóle ruszyć tą śrubę przede wszystkim, tak? Ona odnowości nie była ruszana, no to to można zrobić sposobem na poloneza, że tak powiem, bo w polonezie w ten sposób się koła pasowe odkręcało, zakładamy klucz, prawda? W ten sposób opieramy go sobie tak jak teraz, przykładowo, żeby był. Ma o co uderzyć, tak? Jedna osoba trzyma czymś klucz, no to wiadomo, że nie ręką, tak? Jakimś kołkiem lub czymś. My akurat szynkomotka żeśmy użyli, a druga osoba minimalnie przekręca, tak jakby było odpalanie, takie cyk, strzały po prostu. Tutaj akurat po drugim strzale, czy po trzecim, ta śrubka nam się odkręciła. Tak, pierwszy mieliśmy próbę, a za drugim strzałem już się ładnie odkręciła. No lecimy dalej. Dobra, na dole koło pasowe zdjęte. Tutaj mamy obudowę rozrządu, osłonę. Tak jak widzicie, tu jest zdjęte, co pokazywałem wcześniej. Z tamtej strony są dwa. Moment, łapie ostrość, ostrość łapie. O, widzę jasność, dobra. I tutaj na dole jest jeszcze jedno. Tutaj musimy wypiąć tą spineczkę. Tutaj zapięcie jest z drugiej strony, też musimy wziąć i wtedy odchylamy to, widzimy rozrząd, tak? Dobra. I teraz kolejna sprawa, ta na dole taka śrubka, którą zaraz wam pokażę. Przytrzymaj to. Znowu się w palca pierdzieliłem. Daj lampkę. Coś mi tam trzyma. To za cholerę nie wiem co. To nagrywać to nie musisz. Dobra, śrubka, czy tam wkręt, zwał jak zwał, którą pokazywaliśmy wcześniej, że dostęp do tego cholerny ciężki. Wykręcana już była przez nas nie wiem ile razy. To jest po prostu plastikowy kołek na klucz Torxa. Na Torx 4. Na Torxa, tak. Po godzinie wykręcania daliśmy sobie spokój. Trzeba było coś zjeść. Trzeba było coś zjeść, dokładnie. Dlaczego to tak wygląda? Proszę bardzo. O, to jest takie coś. Cyk. I cyk. Także jak wam będzie trzymać osłona, tutaj już mamy rozrząd odsłonięty. Prawie. Teraz trzeba zdjąć tutaj ucho. Mocowanie, do którego się przykręca mocowanie silnika i tutaj na dole w tym miejscu, o, w to miejsce wchodzi ta część. Także jak będzie, nie będziecie wiedzieć, czy to wyjęliście, czy nie wyjęliście, ważne, żeby to się troszeczkę wysunęło. Zdejmujemy te wszystkie, o, tu jedna, tutaj mamy drugą, z tej strony trzecia, czwarta, tak, zapinki. Po prostu ją odchylamy w ten sposób, rękę tam się da wsunąć, tak, i wyciągamy osłonę. Kolejna rzecz, odkręcamy to. Kolejna rzecz odkręcona. Mamy łapę. Cztery śruby, jak tutaj widzimy. I mamy w tej chwili, moi drodzy, rozrząd już na wierzchu, tak? Teraz pozostaje, mamy tutaj koło zębate, wałkę rozrządu. Tutaj mamy koło od pompy wtryskowej, niżej jest napinacz, pompa wody i koło zębate wału rozrządu.
Oczywiście w tej chwili szukamy jednej nasadki, bo gdzieś nam spadła cholera wie. Gdzie? Podejrzewam, że połowę tej roboty to będziemy jej szukać. Oczywiście się nie znajdzie. Chyba będzie jak z twoją 19 wtedy. 13. Naraz przetrząsnąłem. No i w końcu sobie kupiłem inną, tak? Dobra. Teraz kwestia ustawić rozrząd według znaków. Co zaraz zrobię i pokażę te wszystkie znaki. Oczywiście na dole zaraz wyląduje chwilowo jeszcze koło pasowe ze śrubą, bo jakoś tym trzeba przekręcić. Nie wolno przekręcać tutaj ani za, ani tym kołem, tak, ani wałkiem rozrządu, ani tym bardziej pompą wtryskową. Przekręcamy zawsze na dole wałem korbowym. Pełne obroty zgodnie z ruchem wskazówek zegara lecimy. Pełne obroty będą przy ustawianiu napinacza, tak? A w tej chwili zaraz pokręcimy sobie, żeby złapać tutaj ustawienie według znaków. Podejrzewam, że jeszcze trzeba będzie zdjąć osłonę, jedną, drugą, żeby się dobrać do pompy wody, bo ona tutaj też będzie wymieniana. Dobra, słuchajcie, rozrząd ustawiony, tak? Od razu uprzedzam wszystkich, którzy są zwolennikami książek serwisowych, manuali i nie uznają czegoś takiego jak marker. W niektórych sytuacjach po prostu się, kurde, inaczej nie da, tak? Ewentualnie nawet jak się da, masz znaki, masz książkę serwisową. W tym przypadku akurat mamy takową i wiem, że ten klin powinien być na górze. Jest na górze, na wałku rozrządu jest blokadka. Zaraz ją pokażę. Na wszelki wypadek każde koło zębate zawsze w każdym silniku oznaczam sobie, żeby mieć większą pewność przy składaniu, że wszystkie koła są w tych pozycjach, w których powinny być przed zdjęciem paska, tak? Napinacza i paska. Teraz tak, tutaj mamy blokadkę, widać ją doskonale na kole zębatym wałka rozrządu. Oczywiście tutaj też jest znaczek, tam dalej też jest znaczek. Tu mam i tutaj. To jest akurat koło zębate od pompy wtryskowej. I też się wiele razy zdarzało, jak to mi znajomi mówili, że rozrząd rozrządem wymienili, ale coś im ten diesel nie chce chodzić. Co się okazywało, to koło było dobre, razem z tamtym, a było przestawione na pompie wtryskowej. Tutaj blokadki nie ma, nie wiem za bardzo nawet jak tego zablokować, więc też sobie po prostu zaznaczyłem i w tym samym miejscu będzie. Oczywiście nie będę tym kręcił w lewo, w prawo i tak dalej po zdjęciu paska. Także ten sposób powinien tutaj jak najbardziej się sprawdzić. Kolejna sprawa, odkręcamy tutaj śrubkę. To jest śruba od napinacza, paska rozrządu. Ona jest już tutaj przeze mnie poluzowana. Tutaj mamy, tutaj wchodzi nam klucz ampulowy, imbusowy, jak to wolił. Widać jak ten, widać teraz jak ten napinacz chodzi, prawda? W tym momencie jak już mamy tak poluzowane, możemy sobie na spokojnie zacząć ściągać po prostu pasek. Aczkolwiek znowu będę musiał wyłączyć, dlatego że jest dość niewygodnie robić dwie rzeczy naraz. I zaraz do was wrócę. No bo słuchajcie, pozdejmowane i napinacz, i pasek, oraz osłona tylna, plastikowa. I teraz wrócę jeszcze tylko do kwestii sposobu na korektor. Tak jak widzimy, tak żebyście widzieli, o, dół nam już się przesunął, dół się już nam przesunął i góra też nam się de facto przesunęła. Kolejna sprawa to jest właśnie koło od naszej pompy wtryskowej, które minimalnie też się ruszyło. Także przy składaniu oczywiście wszystko będzie z powrotem przestawione tak, żeby pasowało na te znaki, na korektor, tak żebyśmy mieli pewność, że rozrząd jest ustawiony tak samo jak przy rozpoczęciu prac.
Teraz się bierzemy za zdemontowanie pompy wody. Wszystkie śrubki ładnie widać. Tylko żebyśmy nie zostali oblani płynem chłodniczym z bloku silnika i głowicy. Najprościej. O, w tym miejscu mamy przewód z płynem chłodniczym. Przewód wchodzi od silnika do chłodnicy. Tutaj zaraz będziemy spuszczać sobie płyn. No i wiadomo, wszystko nie zleci, tak? Część nam tam ucieknie przy pompie wody. Część nam ucieknie przy pompie wody, ale to nie będzie całość, czyli 5,7 litra, bo tyle teoretycznie tutaj wchodzi w cały układ. Tylko już jakaś reszka, tak? Podejrzewam, że około tam litra, półtora maksymalnie, co może nam tam uciec. Też sobie to zabezpieczymy, żeby nam nie oblało tutaj wszystkiego po kolei, tym bardziej na dole koła i... Będziemy robić dalej. Po trochu. Powiem ci jedną rzecz. Wiesz jaką? No. Tak sobie pomyślałem, że jak już mamy nagrywać, no, żeby się ludzie nie męczyli ze swoimi autami, no, bo to jest generalnie dobra zabawa, upierdolić się po same łokcie przy samochodzie. Jupi, heje. Miałem, kuźwa, mówić, jakich kluczy używam, co by wszyscy mieli łatwiej. I trzynastka, gadań... młotek. Co ty nagrywasz i śrubokręt. Teraz? Cały czas. Miałem się bawić. A. Szanowni państwo. Bo kurde, złożę CV z twoimi danymi do jakiejś stacji telewizyjnej. Zobacz. Do TVN-u. Ty, a nie chciałbyś w takim programie robić? Ja? No. Bardzo chętnie. Miałem, kurczę, zapisywać, jakich kluczy używać, ale generalnie... Generalnie używasz kluczy pod nazwą Grzechotka. To jest najprościej. Nie, czekaj, co do tej pory było? Trzynastka nasadowa, teraz mam w ręku ósemkę, to pompę wody odkręcam i tą samą odkręcam. Zaczynając od samego dołu, czyli od obudowy, no to masz dziesiątka i płaski mały do spinek, tak? Zaczynając od początku, tak? No. Następnie, co to było odkręcane? Trzynastką wszystkie śruby były odkręcane chyba. Nie tylko, trzynastka, siedemnastka, osiemnastka do koła pasowego była użyta. No ósemka to wiadomo, tak? Co jeszcze? Parę ampuli. Dziesiątka też była użyta, ale już cholera wie do czego. Nie wiem. Dziesiątka była do odkręcenia ten, napinacza. Paska rozrządu. Tak. I chyba czternastka jakaś była. A, czekaj, szesnastka też mieliśmy. Szesnastka, co jej tak szukaliśmy. Szesnastka była do odkręcenia napinacza paska klinowego. Napinacza paska klinowego była szesnastka, może to wszystko się zgadza. I żeby go odsunąć, też trzeba było szesnastki. Tak. No. Powiem ci, myślałem, że będzie dostęp kiepski, aczkolwiek dostęp nie jest zły. Całkiem duże miejsce. Można się ganiać. Tak, jak się zdejmie wszystko, wszystkie obudowy. Ty, ale szczerze mówiąc, żebyśmy się tak nie opierdalali. O, przepraszam, przekląłem. Zrobimy, żeby się nie pip. Cenzura. Ty, a to cenzura działa. Zapiszczało. Ja... No, no. Nie. Nie, generalnie to długo się z tym nie powinno schodzić. No, sądzę, że jak mechanik to zrobi w dwie... Zaczęliśmy o 6 rano, mamy 17. Cicho, bo się wyda. Nie no, klientki były też, trzeba było obsłużyć. Mhm. Dobra, weź wyłącz. Nastrojowa muzyka, nastrojowa robota. Po zdjęciu pompy wody należy... Dokładnie, kurwa, spadła. Pip. Pip, cenzura, jak najbardziej. Należy dokładnie wyczyścić. Ze starego oszczelniacza, tutaj akurat oryginalnego. Nie, spoko, widzę. Jest ten guzik.
Wszystko tutaj dokładnie trzeba wyczyścić. Najlepiej też odtłuścić przede wszystkim po wyczyszczeniu. Przeczyść szmatką, najlepiej nie wiem, z jakimś odtłuszczaczem, może być równie dobrze to zmywać do hamulców. Dlatego, że po oczyszczeniu mamy jakieś tam opiłki, tak? I teraz tak, tutaj mamy pompę wody nową, która też została odtłuszczona. Tak samo uszczelka. Generalnie można to złożyć bez uszczelniacza, aczkolwiek stara pompa była złożona na i tutaj też zrobimy to z uszczelniaczem. Jakieś to, że można niby bez uszczelniacza, to kolejna mądra porada jakiegoś mądrego typa na internecie, na forum internetowym, który napisał również o tych 150 zł dla mechanika. Dobra rada. Pamiętajcie o śrubkach. Żeby w te same miejsca trafiały te same śruby. Bo one są, różnią się niestety. Właśnie. Także mamy tutaj starą pompę. To jest stara pompa wody. I teraz jak ją wykręcaliśmy, przekładaliśmy śrubki dokładnie w te same miejsca w nową, a następnie z powrotem zrobiliśmy tak, żeby te same miejsca za chwilę trafiło w nową pompę. I teraz dlaczego? Już mówię, o ile te długością, jak świecisz, to zaślepiasz ten. Dobra, widać w miarę. O ile te w tym przypadku nie różnią się długością, niech złapie ostrość. Łap, mendo. Ty, jak ruszasz cały czas światłem, to on ostrości nie złapie. Trzymaj, teraz ci zrętwieje ręka. Zoomuj. Dobra, łap ostrość. O, złapał. Dobra. I teraz widzimy na śrubce na górze. W pewnym momencie kończy się gwint, tak? Nie ma gwintu. Z kolei, tutaj niżej mamy gwint do końca. Nie radzę zamieniać, kombinować, możecie sobie tylko popsuć. Tutaj też mamy gwint do końca. Przy tej kolejce, tutaj tak, tutaj miejsce bez gwintu mamy zdecydowanie dłuższe. I na kolejnej... Tak jakby do połowy. Pomiędzy tym bez, I tutaj tak również tu mamy połowę. Miejsce bez gwintu. Także... Tak jak było mówione na samym początku, tak samo i teraz powtarzam. Wszystkie śrubki mają lądować w tym samym miejscu, jak będziecie skręcać. Warto sobie odkładać. My przykładowo tam mamy poodkładane części, łapy silnika, dalej co tam jeszcze leży? Łapa silnika, górne mocowanie, tak, i filtry itp. itd. Łapa. I wszystkie śruby generalnie, bo tam też się różnią długościami niektóre, też są w tych samych miejscach, w których były fabrycznie. To jest bardzo ważna sprawa. Chwila strachu, a takie potrzebne. Przypomniało się... O, tobie, tak? Odnośnie uszczelniaczy. On się zastanawiał, czy kurczę czerwonego używałem, czy jakiego kiedyś. Ale generalnie, moi drodzy, zwykły silikon, czerwony, wysokotemperaturowy, to jest shit. To się składa na szybko silniki do sprzedaży na giełdach, to widzicie. Tutaj akurat jest Victor Reins, uszczelniacz, masa uszczelniająca do silników, specjalna. I to nie jest zwykły uszczelniacz, silikon wysokotemperaturowy, tak? To jest zupełnie inna konsystencja, zupełnie inna masa, inaczej się na tym czymś robi. Inny jest czas schnięcia, zasychania przy rozgrzanym silniku. Generalnie nie żałujcie, kurwa, kilku złotych, dosłownie, tak? Ale dlaczego czytasz ulotkę dołączoną do opakowania? Pierda. Dobra, dzieciaki. Rozrząd jest założony. Akurat w tym przypadku, co zaraz pokażę wyżej, tutaj na kropeczkach nam się zgadza, jak najbardziej. Paseczek. Teraz na górze. Też nam się zgadza, według kropeczek, aczkolwiek w tym przypadku akurat producent pomyślał, dlatego że znak na kole i znak na pasku. Znak na kole, znak na pasku. Ale to nie tylko w ten sposób pomyślał, dlatego że jeśli chodzi o dolne koło, zębate, znak jest od góry jak najbardziej, ale jest też w tym wgłębieniu na dole, także bez obaw. Możemy sobie to ustawić. I teraz tak, pozostało nam w tym momencie, tam pompa wody jest już wsadzona,
ustawienie napinacza. Napinacz zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekręcamy w ten sposób. O! I musi nam zejść na dół. Ja już go miałem na dole, teraz go niepotrzebnie ruszyłem. Generalnie teraz powinien być na środku, więc dokręcamy tą śrubę, to jest 13. Zakładamy koło pasowe na dół i robimy dwa pełne obroty wałem korbowym, tylko powoli, dwa razy 360 stopni i sprawdzamy, w jakim położeniu jest napinacz. Jeśli będzie wyżej, no to oczywiście luzujemy śrubę i w drugą stronę przekręcamy tutaj imbusem, tak żeby wróciło z powrotem tu, prawda? Jeśli idzie w dół, no to znowu kręcimy imbusem. Musi być po prostu, jak skończymy, ustawimy, robimy znowu pełny obrót, tak? Sprawdzamy. Ta wskazówka na napinaczu musi być idealnie równo pomiędzy tymi widełkami, których może za bardzo nie widać. Ja widać, widać. O, pomiędzy tymi widełkami. No, to się bierzemy za ustawianie. Żebyście wiedzieli, na czym polega to ustawianie tego zastranego uszczelniacza. Co ja pierniczę, że za długo tutaj siedzę. Napinacza, no tak? No broń cię Boże, trzecia godzina. Tak, żeby jeszcze po południu. Kręć wałem. Napinacz został wstępnie ustawiony. Już generalnie druga jest poprawka. Delikatnie, pomału. O, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Lecimy. Tylko pamiętaj, pełny obrót, nie? No. Już. Już? Zerknij sobie na dół jeszcze, tylko na kropkę, ale chyba już. Czy kropka ma być na samym dole? Powiem ci, stąd wygląda git, ale zrób jeszcze jeden obrót dla pewności. Pełny. Pełny? Tak. To powiem ci, że muszę włączyć kamerkę i sobie zbliżyć na ten, bo z tej perspektywy wygląda, jakby było dobrze. Dobra. Trzeba to zakończyć w końcu. Ten odcinek, filmik, nie wiem, zwał jak zwał, nazywajcie to jak chcecie. Napinacz jest idealnie ustawiony, wszystko jest ustawione tak, jakbyś powinno. No i co? Teraz jest skręcanie, oczywiście wszystko w odwrotnej kolejności. Jako pierwsza będzie uchwyt do łapy silnika. I po kolei będziemy skręcać, tak? I wy robicie to wszystko w tej samej kolejności, czyli w odwrotnej, jak to rozkręcaliście. I to by było na tyle. Rozrząd nie jest rzeczą straszną do wymiany. Wystarczy troszeczkę kluczy, ochoty i przede wszystkim rozumu, myślenia. Myślenie nie boli, a wystarczy chwilę pomyśleć i można wiele rzeczy zrobić. Człowiek to złożył, drugi to powinien rozłożyć i złożyć z powrotem, a ja osobiście przykładowo zamiast wydawać na mechaników, wolę sobie robić sam. Raz, że przyjemność przy robocie swojego auta, dwa, że jakieś nowe doświadczenia, tak, łapiemy przy okazji. Trzy, wiemy jak mamy zrobione, bo robimy sami sobie. Ba. Czwarta sprawa, najważniejsza, po co wydawać na mechanika, skoro sobie można kupować o klucze, części, inne rzeczy. Czekaj, jak to, co ja miałem wymienić? Szykowałem się do wymiany rozrządu w Nissanie swoim, no na łańcuchu. I coś jeszcze. No i jak mi mechanik krzyknął cenę, to sobie kupiłem komplet kluczy, zrobiłem sam. Tadam. Można? Można. Trzeba tylko chcieć. Pozdrawiam.